Rok akademicki 1964-65 rozpoczęliśmy jak zwykle koncertem dla studentów i pracowników naszej uczelni w dużej auli Politechniki. Ten sam program powtórzyliśmy 5 października w sali kongresowej dla studentów wszystkich stołecznych uczelni. W naszej działalności zaszła istotna zmiana. Nareszcie mamy własną siedzibę w nowo otwartym domu studenckim Riviera. Duży, przestrzenny lokal pomieści nasze wszystkie pamiątki i pozwoli na intensyfikację zespołowego życia towarzyskiego, a znajdująca się w akademiku sala widowiskowa rozwiąże problemy nie tylko prób, ale i koncertów. Wreszcie przestaniemy się tułać. Jedynym jego mankamentem jest to, że mieści się wysoko, mniej więcej na 7 piętrze. I nie ma tam windy. 23 stycznia 1965 roku uczestniczymy w prowadzonym przez Halinę Mikołajską i Wojciecha Siemiona koncercie na rzecz Stołecznego Funduszu Odbudowy Stolicy. Oprócz nas występuje jeszcze STS, Kabaret Stodoła i Klub Medicus. W maju natomiast, z okazji jubileuszu 700-lecia Warszawy, dajemy kolejne występy w różnych miejscach stolicy, m.in. na Marienstadcie i Blasku Bielańskim. Stołeczna Rada Narodowa, doceniając nasz wkład w życie kulturalne Warszawy, przyznaje nam złotą odznakę honorową za zasługi dla Warszawy. Jesteśmy z tego bardzo dumni, wszak od początku istnienia zespołu wspierała nas ludność naszego miasta, tłumnie uczestnicząc w koncertach i nie szczędząc braw ani ciepłych słów. Nawet bowiem dla tych naszych członków, którzy przyjechali tu jedynie na studia, przez co najmniej 5 lat Warszawa była ich miastem. Jeśli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał.